Dojechaliśmy, panie i panowie, jeśli takie tutaj są, a jeśli nie, to może przyjdą. Wypełnią standardowo procedurę przyjazdu czasu, ilość kilometrów, którą pokonałem, i to wszystko na ten czas. Idziemy rozładowywać. Jeszcze najważniejsza rzecz, trzeba włączyć sobie pompę. Cyk, załączona. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Tutaj otwierałem jeszcze wcześniej zawór i się podłączałem. Mam ustawioną pompę na około 700-800, tak? Nie potrzebuję więcej, bo mam dzisiaj dużo czasu. 34 tysiące. Tu jest duży zbiornik. Tam go z tyłu widać. 50 tysięcy, także na pewno wejdzie. Podniesiemy sobie troszkę tylnią oś, bo będziemy wszystko opróżniać i tutaj powinno być w przedziale 0,4 do 0,5. Jeszcze opuścimy sobie konia. Całkowicie zwyczajnie, jakbym chciał podnieść obroty tej pompy, to na kierownicy zwyczajnie dodaję, tak jak można powiedzieć w grze, góra, dół i to wszystko. Większa lub mniejsza moc pompy. Zawsze jak się tam rozładowywuję, uchylam sobie szybkę, żeby słyszeć, czy tam wszystko ok. Mniej więcej już na słuch jestem w stanie stwierdzić, czy zbiornik się zapełnia, czy co, i tak dalej. Zawsze wypisuję papiery, tak zwany Lieferschein, czyli po prostu zwykły rachunek, powiedzmy, numer tury, którą dostałem, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, numer rejestracyjny przyczepy, gdzie się znajduje, rozumiecie, data, dzisiaj mamy 30, podpis i to było tyle. Już za chwilę się zacznie. Zamiana komory. Już lecą resztki. Resztki to znaczy jakieś 280 litrów.
tam. To sobie tak spłynie. Przyczyną takiego zachowania jest to, że komora czwarta jest najdalej wysuniętą komorą. I po prostu zanim to wszystko spłynie, to często się zdarza tak, że po prostu zostaje w tej komorze dużo. Ja to później wleję do rury i... albo sobie zabiorę do domu. Wleję do rury i przepuszczę tymi wężami. Komora trzecia i ostatnia. Słuchajcie, zabieramy wcześniej wspomniane dokumenty. Wciskamy drukareczkę. To Einzel, czyli pojedyncze, to jest to, co wcześniej wspominałem o Totalu, ale o tym kiedy indziej. Przy jednym sorcie jest to właściwie obojętnie, co wciśniemy. Otwieram cyk. I pyk. Proszę mi tu teraz ładnie wydrukować. No i mamy 33 895 litrów rozładowałem. Ile tam było? 33 000? 33 000? 895, a zatankowaliśmy 33 853. Także sami widzicie, że są to pewnego rodzaju różnice. 866, teraz wpisuję numer tego rachunku. Ok, wyjazd mamy 21:40, godzinka 10, pasuje robota. Jedziemy teraz do Varo. Załadunek zakopany, cały towar już zabrałem. Wyjeżdżam z firmy już tarczkę.